Chętnych, by oddać odzież, środki czystości czy zabawki, nie brakowało. Wczoraj w godzinach popołudniowych można było oddać tego typu rzeczy, które trafią do potrzebujących na Ukrainie. A to wszystko dzięki współpracy OSP Bobrek z biskupem prawosławnym. Od jakiegoś czasu współpracujemy z Ukrainą, z Okręgiem Łódzkim, dokładniej z biskupem prawosławnym, panem Mikołajem Ginajlo, który to prowadzi zbiórkę, jest biskupem prawosławnym, prowadzi zbiórkę na rzecz potrzebujących w Okręgu Łódzkim, gdzie do dzisiaj toczą się działania wojenne między na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Jest ta współpraca, na czym ona polega? Ludzie przynoszą tutaj różnego rodzaju dary, tak? Tak, w pierwszej kolejności ogłosiliśmy wśród naszych druhów zbiórkę odzieży, zabawek, środków czystości, a ponieważ no, mamy tego troszkę mało, a współpracujemy z parafią rzymskokatolicką Najświętszej Marii Panny na Bobrku, poprosiłem księdza proboszcza o ogłoszenie podczas niedzielnej mszy. Zebrane dary zostaną przekazane w maju. Przyjadą tutaj pułkownik, ksiądz pułkownik przyjedzie tutaj 5 maja na obchody Dnia Strażaka do nas na Bobrek i na uroczystość wprowadzenia relikwii do kościoła tutaj na Bobrku. I kiedy będą wracać, to po prostu załadujemy ich tutaj samochód i zabiorą do siebie i rozdają tam potrzebującym. Na tym nie koniec. Jeszcze w tym roku odbędzie się podobna akcja, zapewnia prezes OSP Cieszyn Bobrek. Zobaczymy, jaką objętość odzieży i środków czystości i zabawek uda nam się zebrać. Jeżeli będzie miejsce jeszcze w samochodzie, to który przyjedzie tutaj odebrać, to na pewno tą akcję będziemy po prostu kontynuować i na pewno jeszcze nie jest to ostatnia akcja. W tym roku planujemy jeszcze na jesień jedną akcję. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.